Nazywam się Susan Fong i jestem grafikiem technicznym do spraw renderowania. Dbam, żeby obrazy, które widzicie w kinie, były tworzone jak najszybciej i jak najlepiej. Dużo z tym roboty. Jak powiedział Krzysztof w poprzednim odcinku, renderowanie to skomplikowany proces angażujący tysiące komputerów. Współpracują, by renderować nasze filmy. Komputery trzymamy na farmie renderowania, ale co dokładnie robią? To będzie temat tej lekcji. W pierwszej części zajmiemy się geometrią pracy programu renderującego. W części drugiej przyjrzymy się równaniom i wzorom potrzebnym do napisania tego programu. Zacznijmy więc. Pixar w pudełku. Zacznijmy od bardzo uproszczonej sceny z odlotu. Ten obiekt jest trójwymiarowy, co widzimy, okrążając go. Jak w produkcji filmu aktorskiego, musimy umieścić gdzieś kamerę. W grafice komputerowej mówimy o kamerze wirtualnej. Najpierw wybieramy dla niej miejsce, które posłuży do stworzenia obrazu. Zaznaczyliśmy je na biało. Ustalamy też, w którą stronę kamera ma być skierowana. To ta czerwona kreska. Teraz robimy płaszczyznę, na której będzie obraz. To płaszczyzna obrazu, image plane. Reprezentuje to, co zobaczy nasza wirtualna kamera. Jest prostopadła do kierunku obserwacji. Płaszczyzna obrazu jest podzielona na siatkę pikseli, z których powstanie obraz. W ćwiczeniu interaktywnym suwakami obracajcie kamerę wokół sceny. Program renderujący ma z pozoru proste zadanie – znaleźć kolor pikseli. Jakby malował liczbami na płaszczyźnie obrazu. W tym przykładzie pokazuję tylko parę pikseli. Prawdziwe obrazy składają się z ponad 2 milionów pikseli. Przez lata opracowano wiele algorytmów renderujących. Jeden z najbardziej wszechstronnych to śledzenie promienia, ray tracing. Oto jak działa. Żeby określić kolor, powiedzmy, tego piksela, program śledzący, ray tracer, konstruuje matematyczny promień, który zaczyna się w kamerze, namierza środek piksela i przenika w scenę. Jak wiązka laserowa wycelowana w piksel, tylko z kamery. Ray tracer oblicza najbliższy punkt przecięcia obiektów ze sceny z tym promieniem. Potem określa kolor przeciętego obiektu w tym punkcie i tę barwę nadaje pikselowi. Ten piksel będzie brązowy, ten żółty i tak dalej dla wszystkich pikseli. Proces przeprowadza się dla wszystkich pikseli obrazu. Bardziej złożone programy do śledzenia promieni dają subtelniejszy efekt, na przykład miękkie cienie i zróżnicowanie oświetlenia, co pozwala zmieniać nastrój sceny. Śledzenie promienia prowadzi do innych spraw, na przykład obliczania punktu przecięcia. A gdy już go obliczymy, jak określić jego kolor? Te i wiele innych tajemnic ujawnimy podczas tej lekcji. W pierwszym ćwiczeniu sami popróbujcie śledzenia promienia.